takiej starej legendy, którą kiedyś opowiedział na swoim kazaniu Ojciec Święty Benedykt XVI. Może ją znacie. To jest taka starochrześcijańska legenda, która mówi o pewnej biednej kobiecie, która samotnie wychowywała swojego synka. Jak to w takich sytuacjach zwykle bywa, to dziecko dla tej kobiety było całym światem, jej miłością, jej przyszłością. Dla niego pracowała bardzo ciężko, dla niego wyrzekała się wszystkiego. Największym pragnieniem jej serca było to, żeby swojemu jedynemu synowi, dziecku, zapewnić jak najlepsze życie, jak najpiękniejszą przyszłość. To dziecko było absolutnie największym skarbem jej życia. Jak to zwykle w legendach bywa, szła kiedyś z tym swoim synkiem do kościoła, do świątyni i mijała gdzieś jakąś skałę. I nagle ta skała się rozstąpiła. Kobieta ze swoim synkiem weszła do środka. Oczywiście w środku zobaczyła pieczarę, a w tej pieczarze mnóstwo skarbów. Złotej biżuterii, złotych naczyń, złotych sztab. I w tej pieczarze nagle odezwał się głos. Dam ci chwilę czasu. Wybierz z tego złota tyle, ile zdołasz unieść na własnych rękach. Tylko pamiętaj, nie zapomnij o tym, co najważniejsze. I kilkakrotnie ten tajemniczy głos w tej pieczarze mówił do tej kobiety, tylko nie zapomnij o tym, co najważniejsze. Kobieta, widząc całą tę stertę złota, od razu pomyślała o swoim dziecku. Jak teraz zmieni się całe życie jej, a przede wszystkim jej synka. Już widziała swoją świetlaną przyszłość. Skończy się bieda, skończy się jej troska o to, żeby zapewnić dobrą przyszłość dziecku. A głos ciągle mówił, tylko nie zapomnij o tym, co najważniejsze. No więc zaczęła kalkulować. Najpierw zobaczyła biżuterię, jak to kobieta, te świecidełka ją zachwyciły. Zaczęła zbierać całe naręcza różnych złotych łańcuchów, pierścieni. Ale to jej się wysypywało z rąk, a głos mówił, tylko nie zapomnij o tym, co najważniejsze. Więc pomyślała sobie, nie, może ważniejsze będą jakieś ciężkie, złote naczynia. Zaczęła brać na swoje ręce jakieś złote dzbany, a głos mówił ciągle, tylko nie zapomnij o tym, co najważniejsze. Znowu pomyślała, może coś jeszcze ważniejszego jest. Zrzuciła te naczynia, wzięła jakieś ciężkie sztaby złota, no i w końcu się zdecydowała. Ze złotem na rękach wyskoczyła z tej pieczary. Oczywiście góra się zasunęła. Kobieta szczęśliwa, że stoi przed tą pieczarą ze skarbami, z takim mnóstwem złota. Na koniec usłyszała jeszcze raz ostatni ten głos. Tylko nie zapomnij o tym, co najważniejsze. Spojrzała szczęśliwa na ręce pełne złota, pełne darów. Ale nagle się rozejrzała i pomyślała, ale gdzie jest mój syn? Gdzie jest moje dziecko? I zrozumiała, że ta pieczara i ta góra pochłonęła jej synka. Zrzuciła z tych rąk te wszystkie skarby, poczuła się oszukana, rozczarowana, zrozpaczona. Okazało się, że w pogoni za czymś, co jej się wtedy wydawało najważniejsze, zgubiła swój największy skarb, swojego syna. Mówię o tej legendzie, dlatego że te trzy msze święte, które, jak wspomniałem na początku, dla nas księży, są naprawdę najważniejsze. Naszym najważniejszym spotkaniem z Bogiem. Naszą najważniejszą posługą wobec ludzi, bo na Eucharystii ludziom dajemy największy skarb, Syna Bożego. Chciałbym, żebyśmy te trzy msze święte właśnie pomyśleli o tym, co jest dla nas najważniejsze. Bo od tego, co jest ważne, zależy to, czemu oddamy serce. Bo biegniemy za tym, zorganizujemy wszystko, czas, zorganizujemy wszystko, wszystkie nasze zajęcia,
dla tego, co jest dla nas najważniejsze. Nie wątpię w to mocno, ale sobie i wam chciałbym zadać to pytanie. Czy naprawdę Bóg jest dla nas najważniejszy? Ale nie w gadaniu, nie w deklaracjach, bo w to nie wątpię, że każdy z nas w końcu poszedł za Bogiem. Że tak naprawdę kiedyś daliśmy się uwieść Bogu, zakochaliśmy się w Nim. Obiecaliśmy w Dniu Święceń, że dla Niego pójdziemy na przepadłe, że On jest najważniejszy. Ale czy dalej tak jest? I czy naprawdę tak jest? W naszych decyzjach, w naszych wyborach, w naszym codziennym organizowaniu sobie różnego czasu, czy Bóg jest naprawdę najważniejszy? Czy w pogoni za innymi rzeczami, tak jak ta kobieta, może nam się wydawać, że coś dla Boga robimy, że jak coś zbudujemy, osiągniemy, to może to będzie najważniejsze? To jest bardzo ważne pytanie. Pewnie wiecie, że nasz problem obecnie w Polsce z ilością księży, z powołaniami, to nie jest tylko problem od tej strony, że coraz mniej mamy kandydatów w seminariach, ale mamy duży problem z tym, że bardzo wielu księży odchodzi. Zostawia kapłaństwo. Dlaczego odchodzą? Tak jak pewnie mówimy, każde odejście to jest zupełnie inna historia. Nie wolno nam tak uogólniać, oceniać, krytykować. Każde odejście księdza z kapłaństwa to jest pewnie jakiś jego osobisty dramat, problem. I poruszam ten temat wcale nie dlatego, żeby oceniać takiego czy innego naszego współbrata, który odszedł z kapłaństwa, czy odejdzie. Ale tak się zawsze zastanawiam, czy rzeczywiście odchodzi w takiej świadomości, że Jezus jest dla niego kimś najważniejszym? Czy nie stało się coś takiego, że może co innego było ważniejsze? W Polsce doświadczamy tego, co pewnie na Zachodzie doświadczano może 20-30 lat wcześniej. Dość duże odejścia z kapłaństwa księży. Pamiętam, kiedy we Francji po soborze odchodziło bardzo dużo księży z kapłaństwa. Wszyscy mówili, a może to kwestia liturgii, a może tego zamieszania w kościele. I późniejszy kardynał Paryża, kardynał Jean-Marie Lustiger, napisał taką książeczkę. Dlaczego księża jego zdaniem odchodzą? I oczywiście mówił, że być może dla niektórych jest to problem tego różnego podejścia w Kościele, tej reformy Soboru Watykańskiego II. Ale tak naprawdę mówił, że myśli sobie, że odejścia mają dużo bardziej taki realny, ziemski powód. Że dla tych księży ważniejsze były dobra powołaniowe, a nie sam Chrystus. Poszli za Jezusem, ale ze względu na to, że z tym wiązały się jakieś dary, jakieś dobra powołaniowe. I kiedy te dobra powołaniowe były takie dostatnie, bogate, to i Chrystus był ważny. Ale kiedy okazało się, że te dobra zaczęły topnieć, to dla wielu księży to kapłaństwo się okazało mniej atrakcyjne, a Chrystus mniej ważny. Był ważny, o ile za pójściem za Nim wiązało się coś konkretnego, jakieś konkretne dobra powołaniowe. Kardynał wtedy brutalnie pisał. Laicyzacja we Francji sprawiła, że kościoły opustoszały, a przez to prestiż księdza naprawdę zmalał. Ksiądz przestał być już kimś ważnym w oczach ludzi. Oczywiście antyklerykalizm, nagonka na księży, posądzenia sprawiły, że nie tylko przestał być kimś ważnym, ale zaczęło się o księżach nawet źle mówić. A przecież oni nie szli do takiego kapłaństwa bez prestiżu, z jakąś obmową, z jakąś krytyką publiczną. I oni nie chcieli takiego kapłaństwa. Zatem też czasem poszły mniejsze zarobki księży. Nagle przez to, że Kościół uszczuplał, księża zaczęli zarabiać mniej niż średnia krajowa. I znowu wielu z nich mówiło, no jak to? No tak, Chrystus jest dla mnie ważny, ale dlatego, że ja chcę być przy Nim ważny, że ja chcę w Nim jakoś się dorobić, jakoś się ustawić. I kiedy te dobra powołaniowe
zmalały. Okazało się, że Chrystus może był ważny, ale ważniejsze były jeszcze Jego dary. Wiem, że wy tu na Ukrainie macie dużo mniejszy z tym problem, bo żyjecie w mniejszości pewnie. Wasze parafie nie są takie jak u nas w Polsce, liczebne i bogate. Wiem, jak jesteście bardzo zapracowani, ofiarni, jak dziękujecie Bogu za każde dobro udzielone z zewnątrz. I chyba można o was, kapłanach, tutaj powiedzieć, że dla was ciągle Chrystus jest ważniejszy niż dobra powołaniowe. Ale to pytanie trzeba mimo wszystko w każdych warunkach sobie postawić, żeby nie dać się rozczarować. I nie chodzi tylko o jakąś biedę. Nie chodzi, bo święty Paweł by nam powiedział, ten, kto idzie za Jezusem, musi umieć cierpieć niedostatek, ale cieszyć się też z obfitości. Cieszyć się wtedy, kiedy też coś dostaje. Bo nie chodzi o to, żeby miarą tego były takie czy inne dary. Tylko czy Chrystus jest najważniejszy? Bo myślę, że można żyć w bogatym kościele, a Chrystus i tak może być najważniejszy. A można żyć w biedniejszej wspólnocie, a wcale Chrystus nie będzie najważniejszy, tylko coś zupełnie innego. I dlatego chciałbym, żebyśmy w tym pierwszym rozważaniu o tym, co jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy tak wszyscy dzisiaj, tak uczciwie, przed Panem Bogiem, prześwietlając swój styl życia, swoje priorytety, te najważne rzeczy, te swoje pilności w życiu, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy Bóg jest dla mnie najważniejszy? Czy Jego dary? A jak te dary się skończą? A jak tych darów nie będzie? A jak przyjdzie nam żyć w takich czasach, które zapowiada Jezus jako znaki końca świata? Że będzie wszędzie trzęsienie ziemi, wojna, zamęt, prześladowania? Czy wtedy Chrystus będzie dla nas najważniejszy? To bardzo ważne, bo wiecie, że tak naprawdę to poszliśmy za Nim, a nie za Jego darami. I o tym trzeba nieustannie pamiętać. Pozwólcie na jeszcze jedno osobiste takie doświadczenie. Pewnie w waszych rodzinach też tak było, że jako dzieci dostawaliśmy prezenty od rodziców. Cieszyliśmy się, jak prezenty pojawiły się gdzieś tam, to od razu patrzyliśmy, co kto dostał. Zazdrościliśmy sobie w rodzeństwa, że ten dostał jakąś lepszą zabawkę, tamten coś. Ja pamiętam jako dorastający chłopak taką sytuację gdzieś pewnie z jakichś świąt Bożego Narodzenia, kiedy było tak jak co roku, rodzice dali nam prezenty, takie paczki, nas była czwórka w domu. I pamiętam wtedy po raz pierwszy rzuciłem się do tych prezentów, ale coś mnie tknęło, do dziś pamiętam to doświadczenie. Zamiast rozpakowywać te paczki, zamiast patrzeć, co tam w środku dostałem, porównać te dary z tym, co dostali moje rodzeństwo. Coś mnie tknęło. I najpierw spojrzałem na mojego ojca. I wtedy do mnie dotarło, chłopie, nie miałbyś żadnego daru, gdyby nie twój ojciec. Mój ojciec ciężko pracował, żeby naszą czwórkę wykształcić, zapłacić za internaty w mieście. Wstawał rano, jak to na gospodarstwie. I wtedy jako dorastający chłopak sobie pomyślałem, nie miałbyś żadnej zabawki, nie miałbyś żadnego daru, gdyby ten twój ojciec ciężko nie harował. Gdyby z tych ciężko zapracowanych pieniędzy nie dał ci tych prezentów. Zaraz potem to samo pomyślałem o mojej mamie, że przecież nic bym nie miał, gdyby ta kobieta myślała tylko o sobie. Gdyby wszystkie pieniądze, które są w domu, inwestowała w siebie, na bogate stroje, na bogate przeżycia dla siebie. W tamtych czasach jeszcze trzeba było stać we wszystkim, po wszystko w kolejce. A ona się wystarała o te prezenty. Ale pamiętam, jako dorastający chłopak, pomyślałem wtedy sobie coś bardzo ważnego. Żeby były dary, to musi być dawca. Musi być ktoś, kto daje. I ten ktoś jest ważniejszy niż te dary. Bo jeśli chce być obdarowany, to musi być ten ktoś na pierwszym miejscu. Musi być dawca tych darów. Dlatego Pan Jezus mówi, powołując nas, pójdź za mną. A potem daje nam wszystkim taką obietnicę. Jeśli pójdziesz za mną, to tobie będą towarzyszyć te dary.
Właśnie, ludzie się będą nawracać, złe duchy będziesz wyrzucać, węże brać będziesz do ręki i nie będą cię kąsać. Trucizna cię nie będzie truła. Będziesz dokonywał wielu cudów, ale jest jeden warunek. Nie będziesz gonił za tymi darami, tylko pójdziesz za mną, bo ja jestem dawcą tego. A jeżeli pójdziesz tylko za darami, to albo przestaniesz być obdarowany, albo te dary nie będą od Pana Boga. Mogą być od złego ducha i możesz źle dawać, nieboże dary rozdawać, bo musi być dawca. I żeby sprawdzić, czy te dary, które rozdaje, nawet te duchowe, zobaczcie, czasem ja się w Polsce trochę zajmuję tymi wspólnotami odnowowymi, charyzmatycznymi i czasem tak się natłumaczę tym niektórym ludziom, bo oni za darami biegną. Gdzie są jakieś nadzwyczajności? Jak się dowiedzą, że w Gdańsku jest uzdrowiciel, dawaj w pociąg, wszyscy do Gdańska. Potem, że nie, on przejechał do Krakowa. Wszyscy do Krakowa. A Pan Bóg jest na każdej mszy świętej. No nie, to nie. Gonitwa za darami. Oczywiście pełno ludzi też tak robi. Gonią za darami. Ale autentyczność darów zależy od dawcy. Czy ja idę za Jezusem? I my też naprawdę możemy być pewni tego, że mamy taką obietnicę. Pójdą za Tobą dary, tylko one idą w ślad za mną, mówi Pan Bóg. Jak Ty pójdziesz za Bogiem radykalnie, jak Ty radykalnie pójdziesz za Jezusem, to On Ci daje taką obietnicę obdarowania. A jak pójdziesz tylko za darami, jak w tym kapłaństwie dary powołaniowe będą ważniejsze niż dawca, to albo możesz przestać być obdarowany, i być rozczarowany, bo nagle dawca mi nie dał tego, co ja oczekiwałem. A może ci dać różne trudne doświadczenia. I On jest tym wszystkim najważniejszy. On jest Panem tego wszystkiego. Tylko nie zapomnij o tym, co najważniejsze. Wiem, że dla nas wszystkich najważniejszy jest Pan Bóg. On nas powołał. Dla Niego zostawiliśmy wiele. Za Nim idziemy, Jego chcemy głosić. Ale bardzo tego pilnujmy. Czy w tej naszej posłudze On jest na pierwszym miejscu? Czy Jego dary? Czy jak te dary będą mniejsze, albo ich w ogóle nie będzie, pójdziemy za Panem? Czy jak ten świat będzie targany przez różne schizmy, przez różne właśnie takie rzeczy, o których słyszeliśmy w Ewangelii, czy nie zmienimy kierunku? Czy nie powiemy, no nie, ja do innego kościoła wchodziłem, ja za innym Bogiem poszedłem, ja inne kapłaństwo wybrałem. Ale może taka pokusa. Uczniowie nieraz chcieli odchodzić. Zwłaszcza kiedy dary się skończyły. Zwłaszcza kiedy Jezus im mówił, a ja będę cierpiał. Zostanę wyszydzony, umrzę na krzyżu. Pójdziecie wtedy za mną? Takiego mnie też wybierzecie? Bardzo lubię przypominać sobie tę scenę po ślubach wieczystych świętej siostry Faustyny. Pamiętacie, jak Faustyna przygotowywała się do święceń, zakochana w oblubieńcu. Uznała, że jak będzie przeżywać śluby wieczyste w klasztorze, to będzie dla niej największe wesele. I tak było. Siostry ją ubrały welon, założyły jakiś wianek na głowę, przyjechała jakaś rodzina. I było pięknie. Faustyna duchowo to przeżyła, że wreszcie stała się oblubienicą oblubieńca. I po jakimś czasie chyba zapisała to w dzienniczku, kilka dni po ślubach wieczystych, poszła do kaplicy podziękować Jezusowi Miłosiernemu za te śluby, za to wesele, za to, że stał się jej oblubieńcem. I kiedy się zaczęła modlić, zobaczyła coś nieprawdopodobnego. Jezusa jak robak, niepodobny do człowieka. Obity, poraniony, ubogi, pokrzywiony, ten z Golgoty. Faustyna nie wiedziała, co się stało. Dlaczego taki widok Jezusa? Dlaczego nie ten miłosierny z obrazu Jezu, ufam Tobie? Tylko taki pokiereszowany. A Jezus ją wtedy zapytał, siostro moja, a takiego też mnie będziesz kochać? A takiego też mnie chcesz? I Faustyna odpowiedziała, tak, Panie, bo idę za Tobą, a nie za to, jakim jesteś
i co mi dajesz. Tylko nie zapomnijmy o tym, co najważniejsze. Jak nie zapomnimy, to czy obfitując, czy cierpiąc niedostatek, będziemy szczęśliwi, bo pójdziemy za tym, który jest Panem i Zbawicielem, który jest największą ważnością naszej kapłańskiej drogi. Amen.